Dziś w niedzielę Chrztu Pańskiego w Kościele odczytujemy fragment psalmu 29. Pozwólcie Państwo, że przytoczę ten psalm w całości. Nie jest długi, zaledwie 11 wierszy. Przyznajcie Panu, Synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę. Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia. Na świętym dziedzińcu wielbicie Pana. Głos Pański ponad wodami zagrzmiał, Bóg majestatu, Pan ponad wodami niezmierzonymi. Głos Pana pełen potęgi, głos Pana pełen dostojeństwa, głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu. Sprawia, że Liban skacze niby cielec, Asirion niby młody bawuł. Głos Pana rozsiewa ogniste strzały, głos Pana wstrząsa pustynią. Pan wstrząsa pustynią Kadesz. Głos Pana sprawia bolesny poród kozic i ronienie owiec, a w Jego pałacu wszystko woła chwała. Pan zasiadł na tronie nad potopem i zasiada Pan jako król na wieki. Niech Pan da siłę swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem. Psalm ukazuje nam wielkość, potęgę naszego Boga, który łamie cedry Libanu. Te drzewa w starożytności były uważane za symbol niezniszczalności. A jednak wobec potęgi Bożej nie ma rzeczy niezniszczalnych. Nie ma takiej potęgi, których Bóg nie mógłby pokonać. I kochani, dla nas to jest wielka pociecha płynąca z tego psalmu, ponieważ w obliczu różnego rodzaju zła, którego doświadczamy, nie ma naprawdę takiej potęgi, która przewyższałaby siłą Boga. I to jest wezwanie dzisiaj dla nas, chrześcijan XXI wieku, ludzi wierzących, aby nie zwątpić. Nie zwątpić w to, że Bóg czuwa nad nami. Zło jest krzykliwe. Zło podnosi się przeciw Bożej miłości i potędze Bożej miłości nawet w samym Kościele. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie tylko wśród wierzących świeckich, ale także i wśród księży zdarzają się tacy, którzy popadają w poważne grzechy, siejąc publiczne zgorszenie i tym samym sprawiając, że niektórzy odchodzą. Ale może właśnie to jest dla każdego w tym momencie czas próby. Ja tak uważam i myślę, że tak możemy to interpretować, bo w sytuacji, gdy po ludzku wiele rzeczy się zawala, gdy pewne ideały zdają się umierać i wydaje się, że nie ma ratunku, że będzie tylko coraz gorzej, to może właśnie to jest taka próba dla nas wierzących. Czy mimo tego zła, które tak nam się narzuca zewsząd, wytrwamy w wierności Bogu, nie zwątpimy w Jego miłość, w Jego opiekę, Jego opatrzność. Naprawdę nie ma takiej sytuacji, która by była dla Boga sytuacją zmarnowaną, sytuacją bez szans. Bóg nasz jest Bogiem potężnym i On się objawia. Objawia również się dziś jako Syn Boży. W niedzielę Chrztu Pańskiego Duch Święty zstępuje na Jezusa i głos z nieba oznajmia: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I to również są słowa dla nas. Mamy słuchać Chrystusa. On ma być w centrum naszego życia. Jego słowo, Jego nauka. A człowiek, choćby nawet powołany, wybrany, obdarzony wieloma charyzmatami, czasem w swojej grzeszności może się pogubić i te słowa przeinaczyć. Ale jedno się nie zmienia. Miłość Boga do człowieka. I nie wolno nam w to zwątpić.
Dlatego też w sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy Ducha Świętego i Jego dary. Dar pobożności i dar męstwa, który tak pewnie dzisiaj nam jest potrzebny i trzeba nam wołać do Ducha Świętego o ten dar mężnej wiary, byśmy nie zwątpili, nie cofnęli się, tylko trwali przy Panu i trwali w Kościele, który jest święty, bo jest w nim obecny Chrystus. I jeżeli mamy przemieniać ten Kościół i sprawiać, by mniej w nim było zła, bo to zło również jest, grzech jest, tak? To nie wytępimy tego zła złem, kolejną walką, krzykiem, jadem. Wytępimy je miłością. Miłością. I kochani, dziś na tę Niedzielę Chrztu Pańskiego, po tej refleksji, chciałbym, żeby towarzyszył nam utwór skomponowany przez Dietricha Buxtehudego. Dietrich Buxtehude żył w latach 1637-1707. Jest przedstawicielem niemieckiej szkoły barokowej, poprzednikiem i muzycznym protoplastą Jana Sebastiana Bacha. Młody, 20-letni Bach przeszedł 400 kilometrów na pieszo z Arnstadt do Lubeki, gdzie Buxtehude był organistą, by posłuchać mistrza, by napawać się jego grą. I choć wziął miesiąc urlopu, to wrócił po czterech. Tak bardzo był zafascynowany grą Dietricha Buxtehude i mówi się, że słynna tokata i fuga de mol powstała z inspiracji improwizacjami Buxtehudego, które Bach mógł słuchać w kościele mariackim w Lubece. I zaprezentuję dziś jedno z preludiów chorałowych tego kompozytora. Preludium chorałowe Nun bitten wir den Heiligen Geist. I przytoczę teraz tłumaczenie, takie luźne tłumaczenie tego chorału na język polski. Teraz błagamy Ducha Świętego, by dał nam w każdy czas dar prawej wiary, by ochronił, gdy przyjdzie nasz koniec, gdy do domu powrócimy z nędznego padołu. Panie, miej miłosierdzie. I o ten dar prawej wiary, wiary mężnej, wołajmy dziś w Niedzielę Chrztu Pańskiego do Ducha Świętego. Wszyscy w Chrystusie jesteśmy synami i córkami Boga Najwyższego. To jest godność, którą mamy. Godność, którą daje nam wiara, którą dał nam Chrystus. I o tym nie zapominajmy. To jest ten największy dar, który od Niego otrzymaliśmy. I trzeba być nam wiernymi do końca. A preludium chorałowe Nun bitten wir den Heiligen Geist Dietricha Buxtehude nagrałem na cudownych organach w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. 51-głosowe organy Michela Englera młodszego, instrument o charakterystyce barokowej, więc ta muzyka wybrzmiewa tam naprawdę w cudowny sposób. Zapraszam więc do wysłuchania i spotykamy się w przyszłą niedzielę. Szczęść Boże!